przypominamy dziś 70. rocznicę zakończenia największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości, w którym zginęło kilkadziesiąt milionów ludzkich istnień. W samej Polsce druga wojna oznaczała niemiecką okupację, wyniszczenie polskiego społeczeństwa, eksterminację Żydów poprzez ich masowe zgładzanie w niemieckich, nazistowskich obozach koncentracyjnych i ogromne, niemożliwe do całkowitego oszacowania straty materialne. Trauma tej wojny była podstawą tworzenia nowego porządku w Europie, by podobny konflikt nigdy się więcej nie powtórzył. Taki cel przyświecał jednoczeniu narodów europejskich. Dziś jednak uświadamiamy sobie, że pokój na naszym kontynencie to w dalszym ciągu aktualna potrzeba. Dlatego stojąc na tym elbląskim cmentarzu, gdzie w różnych jego częściach leżą szczątki żołnierzy Polskiego Września, żołnierzy radzieckich i zachodnich aliantów, jeszcze bardziej o ten cenny pokój apelujemy. Ciąży na nas ogromna odpowiedzialność. W ciągu najbliższej dekady odchodzić będą ostatni świadkowie II wojny światowej, którzy przekazali nam swoje świadectwo, którzy tę wojnę znają z doświadczenia i z cierpienia, którzy z pewnością nigdy nie chcieliby jej powtórki. Teraz to na nas spoczywać będzie głoszenie prawdy historycznej o oprawcach i ofiarach, pielęgnowanie pamięci, ale też i budowanie pojednania. Składam w pierwszej kolejności hołd wszystkim cywilnym ofiarom II wojny światowej, które po raz pierwszy w historii były zabijane na masową skalę, by osiągnąć militarne cele lub zrealizować ideologiczne założenia. Pragnę złożyć również hołd wszystkim żołnierzom, którzy w II wojnie światowej walczyli o pokój na naszym kontynencie. Żołnierzom polskim, walczącym o wolność na wszystkich frontach tej wojny, a także żołnierzom wojsk radzieckich i alianckich, którzy walczyli z hitleryzmem. Cześć ich pamięci. Salve Polo! Ah!